Dobry wieczór Państwu. Witamy w klubie Perły z Lamusa. Jak zawsze jest ze mną redaktor Zygmunt Kałużyński. I jak zawsze chciałem zacząć od podziękowań za listy. Tych listów przychodzi ciągle wiele. Piszą Państwo nie tylko o filmach, które chcieliby Państwo obejrzeć, ale również proszą o przyjęcie do klubu Pereł z Lamusa. Otóż umówiliśmy się z Panem Zygmuntem, że członkami klubów są wszyscy Państwo, którzy do nas napiszą, ale również wszyscy Państwo, którzy po prostu stale oglądają Perły z Lamusa i rezerwują sobie na miesiąc wcześniej czas w ten wieczór, kiedy Perły z Lamusa zjawiają się w programie drugim. Zatem zapraszamy do klubu, w którym już są tysiące, dziesiątki tysięcy członków i bardzo się cieszymy, że nasz klub jest już taki liczny. A dzisiaj w związku z tym, że przyjemna bardzo pora, panie Zygmuncie, będziemy mieli komedię. Z 64 roku, komedia francuska pod tytułem Naprzód Francjo w reżyserii Roberta Derry. Skoro komedia, a komedia gości w Perłach z Lamusa dosyć rzadko, pomówmy trochę o europejskiej komedii lat 60. Komedii, która się skończyła. Dziś już prawie, że komedii się nie produkuje w Europie. Tak, proszę pana, był to okres bardzo błyskotliwy komedii europejskiej, szczególnie francuskiej, gdzie dzisiejszy nasz autor filmu, Derry, jest jednym z trzech obok Etexa i Tatiego, których filmy są zresztą znane u nas. Właśnie między... Myślę, że szczególnie Jacques Tati był w Polsce dobrze znany ze względu choćby na cykl filmów z panem Ilo w tytule. Właśnie, zresztą Etex też. W gruncie rzeczy to jest ostatni wielki okres komedii i nie tylko europejskiej, w ogóle światowej, dlatego że po roku 70 zniknęła ona zupełnie. Przestało być do śmiechu? Raczej została zdominowana przez film amerykański, który w ogóle stłumił kinematografię narodową. I wie pan, co jest ciekawe, że wszystkie te filmy tych naszych komików zawierają krytykę technicyzmu, amerykanizmu, maszynizmu z punktu widzenia Francuza, który ma 300 serów, najlepsze wina we Francji, na przykład... Najlepsze szampany. O, proszę pana, więc na przykład u Etexa były na przykład takie sceny, że usiłuje on wywabić plamę na serwetce znakomitym amerykańskim środkiem, rozpyla, plama znika, ale niepokoi się cokolwiek, zagląda pod serwetkę, plama jest na stole, więc znowu pompuje, plama mu znika ze stołu, wyciąga szufladę, plama jest w szufladzie, satyra na reklamę. Albo na przykład taki zaproszony, zwykły Francuz, taki z życia codziennego, zaproszony przez Nowobogackiego i takiego Nouveau-Ryszowskiego kolegę do luksusowego amerykańskiego samochodu, we wszystko wyposażonego. Chce zapalić swoją fajeczkę, dostaje takie urządzenie, co to jest mechaniczne, stale się żarzy, więc zapala i przez okno, tak jak zapalkę. Albo na przykład szklany dom, w którym się tati umówił z kolegą i przez cały dzień, mimo że się widzą, przez te szyby nie mogą się spotkać, jeden tu, drugi tam, rozbijają sobie nosy o te tafle szklane i wreszcie mój nie Boże, gdyby się wiedział o tym Stefan Żeromski, to pewnie inaczej potoczyłyby się losy polskiej literatury. Panie Zygmuncie, ale wróćmy do filmu Naprzód Francja. To przecież film o piłkarzach, a właściwie o kibicach piłkarskich, którzy zdążają do Londynu na mecz międzypaństwowy Anglia-Francja. Mamy tutaj bardzo zagorzałych kibiców, którzy są w stanie poświęcić i czas, i siły, i pieniądze, aby dopingować swoich. Jadą z kogutem na mecz. Może wyjaśnijmy na początek, dlaczego, jaką rolę w tym filmie odgrywa kogut. Kogut jest symbolem Francji, proszę pana. I ponieważ oni reprezentują jako kibice Francję, i mają tam bez przerwy awantury z odpowiednimi kibicami angielskimi, więc ten kogut jest jakby takim ironicznym wyzwaniem. Tutaj w ogóle są pewne aluzje
które może nie są uchwytne dla nas. No właśnie, pada takie zdanie, które brzmi jak jakieś hasło szpiegowskie, nieomal jak słynne hasło z polskiego serialu Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Tu słyszymy hasło, mój kogut nie lubi kurczaków. A to właśnie. Co to znaczy? Dlatego, że policjanci się przyczepili do naszych Francuzów. Otóż poulet po francusku to jest mniej więcej to, co glina, a znaczy to kurczak. Nasz tłumacz. Glina, czyli policjant. Niby, to nasz tłumacz to dosłownie przełożył. Ale widzi pan, ten film również jest satyrą na tę wielką obsesję komedii francuskiej, to znaczy szyderstwo z nowoczesnych, zamerykanizowanych sposobów. W tym wypadku idzie o tę modę na wielkie, efektowne, popisowe mecze. A w dodatku jest to jeszcze kpina z Anglii. W poprzednim filmie, nakręconym przez Deriego, który się nazywał Piękna Amerykanka, dostawał on w spadku właśnie wspaniały samochód amerykański. Właśnie nie w spadku, przepraszam, to tak wyglądało, że zmarł pewien bogacz, który zapisał w testamencie cały swój majątek osobie, swojej kochance. Żona, która była wykonawczynią, sprzedawała najtaniej wszystko, co on miał, żeby jak najmniej tamta dostała i za 10 franków odstąpiła luksusowy samochód takiemu zwykłemu Francuzowi, który nie mógł sobie z nim dać rady i przerobił go wreszcie na budkę do sprzedaży lodów. Więc bez przerwy tam występuje to szyderstwo z tego niby to błyskotliwego, a w gruncie rzeczy pustego dla Francuza treściowo-technicznego amerykanizmu. Z tym, że w tym filmie mamy jako bohaterów nie Amerykanów, lecz Anglików. I jest to trochę tak jakby francuska wersja tego, co my znamy dobrze z filmów z Różową Panterą, z Peterem Sellersem w roli porucznika Clouseau. Filmów z angielskiego punktu widzenia, kpiących z Francji. Tym razem mamy francuską kpinę z kultury angielskiej, z angielskich przyzwyczajeń, z angielskiego futbolu, ale nade wszystko z angielskiej policji. Proszę pana, bo Derry w tej trójce komików, o których mówimy, wyróżniał się tym, że go interesowała satyra obyczajowa, dlatego że zaczął on swoją karierę od kabaretu głośnego we Francji, który się nazywał Branquignol, to słowo nic nie znaczy, jest to absurd, gdzie... Ale brzmi jak Grand Guignol. A to już znaczy i pewnie też chodziło o takie współbrzmienie. No, to dla polskiego, słowiańskiego ucha, pana i mojego, to się ta zlewa, ale Francuzi bardzo ostro odróżniają G od Q. Prawda? To prawda. Więc otóż zasadą tego kabaretu był kontakt jak najszerszy z publicznością i wciąganie widowni. Na przykład były tam takie sceny. Konferansjer powiada, mój ojciec wyszedł, kiedy byłem mały i nie wrócił do tej pory, ale wczoraj na poczcie nagle widzę tatuś. Na to na galerii podnosi się młody człowiek z wielkim krzykiem. Proszę nie blagować, jest to nieprawda, niemożliwe. Opowiem moją historię. Mój ojciec 20 lat temu wyszedł po zapałki na bulwarze w Branquignol i nie wrócił. Na to, na widowni, starszy pan się podnosi, woła, synu, tamten, tatusiu. I depcząc po głowach widzów przez wszystkie rzędy biegną, żeby się spotkać. Albo na przykład, robi się loterię dla widzów, więc Derry rozlosowuje ta wielka bryła lodu, 15 kilo, pan w czarnym ubraniu w pierwszym rzędzie wygrał, proszę wziąć. Pani w drugim rzędzie z perłami, oto właśnie wygrała żywą gęś. Co prawda gęś strasznie krzyczy i rzuca się, ale proszę trzymać, proszę trzymać. Albo na przykład taki tęgi pan siedzi na środku widowni, podnosi się, mówi, ale upał. Zdejmuje marynarkę, za chwilę podnosi się, ale upał, zdejmuje spodnie, zostaje w slipach tylko, podnosi się, mówi, ale upał, wpada dyrektor z kasjerką i wyprowadzają go. Więc ten rodzaj kabaretu, który jest jakby kontaktem z widzem i który stara się zauważać życie codzienne, drobiazgi.
To jest trochę poczucie humoru jak z filmów Monty Pythona, w kinematografii z kolei angielskiej. Właśnie, tylko widzi pan, tam występuje bardzo gwałtowna satyra w angielskiej komedii, również u Lindsaya Andersona, znanego u nas na przykład z Brytania Hospital. To jest znowu szyderstwo polityczne, publicystyczne, uderzające w system. No, pan pamięta tą genialną scenę końcową z Brytania Hospital, kiedy królowa angielska w tej swojej sukni niebieskiej ulubionej siedzi na widowni z przedziwnym motłochem, którego się nie może pozbyć, murzyni, kloszardzi, oberwańcy, i oszalały uczony prezentuje mózg w postaci takiego neonu szklanego, który chrapliwym głosem mówi: nie, umysł ludzki jest wspaniały, co jest nagrane na płytę. Jest to szyderstwo i z nauki, i z rządu, i z wszystkiego. Film francuski jest inny. Codzienny i obyczajowy. Zostawmy królową Elżbietę II, która miała wyjątkowo fatalny rok, panie Zygmuncie, i wróćmy do Naprzód Francjo. Ten film pokazuje również rzecz, o której zapomnieliśmy, że kibicowanie w piłce nożnej może być zabawą. Dziś kojarzy nam się z okrucieństwem. Bo w ogóle, proszę pana, cała ta komedia francuska, która broniła poczciwości zwykłego, przeciętnego, każdego mieszczucha francuskiego, była poczciwa, była życzliwa, była ludzka. I ten film również, jego szyderstwo w gruncie rzeczy jest dobroduszne. Ale skoro już mówimy o tych szczegółach, to chciałem jeszcze jeden drobiazg tutaj wyjaśnić. Tam jest scena, gdy ów nasz bohater, uciekając przed policją przez dachy Londynu, trafia na poddaszu do pana, który przez mikrofon radiowy nadaje. Otóż jest to aluzja do radia z czasów de Gaulle'a, które nadawało dla Francji okupowanej, i występujący tam speaker Pierre Dac jest to ten sam, który 20 lat przedtem rzeczywiście prowadził te programy. Tak, i dlatego się mówi, on mówi: 8345 dzień walki Francuzów o wolność, dlatego że minęło 20 lat od tego czasu. A jeszcze trzeba może zwrócić uwagę, że występuje tutaj Diana Dors, już zapomniana zupełnie piękność, która miała rywalizować z Marilyn Monroe. Platynowa blondynka. W swojej osobie, jako taka angielska tamtejsza. I na koniec, panie Tomaszu, może największa osobliwość tego filmu. Główny bohater filmu dźwiękowego, wielkiej komedii pełnej ruchu, nie odzywa się przez cały czas akcji. Zwrócił pan uwagę? No trudno nie zwrócić uwagi na głównego bohatera. Zresztą zapraszam państwa, aby i państwo podążyli z nami śladem głównego bohatera, który z Paryża wybiera się do Londynu, aby kibicować francuskim piłkarzom. Naprzód Francjo, komedia z roku 1964. Zapraszamy serdecznie.